Gdańsk to zazwyczaj bardzo spokojne, wielotysięczne miasto. Teraz wyjątkowo puste, gdyż wiele osób wyjechało na święta do rodziny. Niestety doszło tam do przerażających scen. Wariat z siekierą uderzył w głowę przypadkowego mężczyznę. Gdańsk to miasto, w którym mieszka nieco ponad 400 tysięcy ludzi. Dochodzi tam więc od czasu do czasu do różnych nieprzyjemnych sytuacji, takich jak wypadki samochodowe, kradzieże, czy też pobicia. Mamy natomiast okres świąteczny i zdawałoby się, że chociaż teraz będzie nieco spokojniej. Nic bardziej mylnego. Gdańsk w święta Bożego Narodzenia na ulicach miasta rozegrawa się scena jak z gangsterskiego filmu akcji. Nikt nie przypuszczał, że coś takiego może mieć miejsce w święta Bożego Narodzenia. Do sytuacji doszło w Gdańsku Brzeźnie. Na jednej z ulic rozegrał się dramat i mógł on się skończyć naprawdę tragicznie. Trzydziestoosiemletni mężczyzna wracał do domu swoim autem zapewne po Wigilii. W pewnym momencie w tył uderzył inny samochód. Po kolizji kierowcy powinni ze sobą się dogadać i ewentualnie wezwać policję, jeżeli nie mogliby się porozumieć. Ten drugi jednak odjechał i nie miał zamiaru płacić za wyrządzone szkody. 38-latek ruszył więc w pościg za sprawcą. Wariat z siekierą sprawcę kolizji udało się dogonić na ulicy Emilii Plater. Kierowca nie myślał, że skończy się to dla niego źle. Kiedy chciał porozmawiać ze sprawcą kolizji drogowej, zza bloku wybiegł ktoś inny i zaatakował mężczyznę. Uderzył go siekierą w tył głowy i uciekł z miejsca zdarzenia. Szybko wezwano policję oraz karetkę pogotowia ratunkowego. Kiedy funkcjonariusze pojawili się w miejscu zdarzenia, napastnik ani myślał się poddać i z siekierą w jednej ręce oraz atrapą pistoletu w drugiej ruszył do ataku na policjantów. Na szczęście ci obezwładnili go i zatrzymali. Mężczyzna trafił do aresztu, a prokuratura zbiera przeciw niemu materiał dowodowy. Grozi mu zarzut usiłowania zabójstwa, za co może przesiedzieć w więzieniu nawet resztę życia. Na szczęście 38-letniemu mężczyźnie, który został zaatakowany, nic nie grozi. Nie podano szczegółowych informacji na temat jego stanu zdrowia, ale można sądzić, iż atak był na tyle nieszkodliwy, że mężczyzna będzie mógł żyć dalej bez większych problemów. Ludzie, którzy mieszkają w okolicy, nie mogą uwierzyć, że ktoś tuż obok ich domostw mógł dopuścić się takiego czynu.